Siema, witam na kanale, z tej strony Voicima, to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines 2. No i moi drodzy, ostatnio zajmowaliśmy się tą pętlą tramwajową oraz tym osiedlem nad samą wodą. Na tym osiedlu się już, jak widać, wszystko pobudowało. Mamy tutaj ten teren całkowicie praktycznie wypełniony. No i dzisiaj chciałbym zająć się tym terenem za tą farmą serwerów, ale zanim to, no to jednak tutaj jeszcze może by się coś na przykład nam pomieściło. Tutaj taki jeden sklep, myślę, tutaj taki drugi, tutaj taki trzeci i czwarty, tam się nie budujemy. No i to chyba by było tyle, jeżeli chodzi o tutaj mieszczenie jakichś dodatkowych budynków. Możemy ewentualnie jeszcze po prostu przejechać takim pędzlem, jeżeli chodzi o drzewa. Zawsze tam jakieś drzewa jeszcze możemy dosadzić, one w przyszłości się, miejmy nadzieję, rozrosną. Dobra, a teraz już przejdźmy sobie tutaj do tej farmy serwerów, a właściwie do terenu, który właśnie znajduje się za nią. Idąc w tamtą stronę, no to nieuchronnie zbliżamy się do końca mapy, to po pierwsze. Nie wiem, czy tam są jakieś złoża, to by wypadało najpierw jeszcze sprawdzić, żeby potem nie było tak, że wiecie, ja się tutaj, no właśnie, tu mamy dosyć żyzne gleby, fajnie by było gdzieś je wykorzystać, więc też nie będziemy się jakoś tutaj budować, nie wiadomo jak, więc jednak gdzieś tam ten teren żyzny fajnie byłoby wykorzystać, bo to się nam przyda. Jeżeli chodzi o leśnictwo, to raczej nie, kamień, no to tutaj mamy jak węgiel, więc to nie, metali też nie, no i mamy jeszcze jakąś ropę, ale ropy mamy dużo na tej mapie, więc tego też raczej nie będziemy wykorzystywać, ale jednak ten żyzny teren fajnie byłoby wykorzystać, żeby potem po prostu no, mieć skąd brać zboże, warzywa i tak dalej. Dobra, no ale myślę, że na spokojnie tu możemy coś zabudować. No i zrobilibyśmy taką drogę właśnie obok tej farmy serwerów. No i z tą drogą przeszlibyśmy sobie kawałeczek dalej. W sensie ona tak naprawdę mogłaby dojść do tego ronda, bo wtedy z tego ronda byśmy jakoś sobie wyszli, na przykład pod jakimś takim kątem prostym. No i to by się wtedy nam wszystko ładnie, mam nadzieję, tu jakoś połączyło. No właśnie mniej więcej w tym stylu. Czyli po prostu zrobiłyby się nam tutaj takie dwa prostokąty, aczkolwiek tu jeszcze sobie te prostokąty przetniemy taką prostą, bo ta prosta, o tutaj, czekajcie, żeby złapać odpowiedni kąt, oczywiście dochodzimy tutaj. No dobra, więc to jest tak naprawdę, taki szkic teraz ulic w tej dzielnicy. Pewnie tu jeszcze zrobimy jakieś ulice parkingowe, tym się za chwilę zajmę. Aczkolwiek teraz chciałbym jeszcze zająć się najpierw tym terenem przy głównej drodze, no bo co my tutaj możemy wstawić? No ja bym myślał tutaj nad jakimiś takimi na przykład biurami. I co? Może na przykład tu jakiś taki wieżowiec? Ile tu mamy klatek? 2, 4, 6 na 6. Czyli to był taki całkiem fajny właśnie duży wieżowiec przy skrzyżowaniu. Myślę, że to by mogło tutaj fajnie wyglądać. Potem, żeby kontynuować tą duże zagęszczenie, na przykład jakieś takie sklepy, aż 2. Potem może być na przykład taki kolejny wieżowiec biurowy. Niech on będzie trochę węższy. I potem jeszcze jakiś jeden sklep wyższego zagęszczenia. Właśnie taka mieszanka, czyli troszkę takich super wysokich biur, no i troszkę też tych niższych sklepów. Tylko znowu ja robię to europejską strefą, powinno być amerykańską. Ja to sobie już tutaj wszystko poprawiam i będzie to prawidłowo. Jak najbardziej trzeba to poprawić, bo to nie powinno tak absolutnie wyglądać. Więc mam nadzieję, że te sklepy zaraz się tutaj pobudują. No ale dalej przy tej głównej drodze, no to nie będziemy stawiać też samych sklepów i biur. Pytanie brzmi, czy mamy coś z tej strefy handlowej? No niestety jeszcze nie. Dopiero co zaczęliśmy tą amerykańską strefę, więc mało co tutaj mamy. Jeśli chodzi o biura, no to mamy ewentualnie takie biura programistyczne. One by nawet mogły być fajnym pomysłem właśnie jakoś tutaj. No bo tu mamy jednak taką dosyć główną drogę. Tylko właśnie, czy my tej drogi nie będziemy poszerzać? Bo ja tu kiedyś mówiłem, że będziemy coś być może z nią poszerzać. Jak będziemy szli mostem na drugą stronę. Tylko pytanie brzmi, czy ten most rzeczywiście tutaj będzie. No bo możemy zrobić most na przykład kawałek dalej, a wtedy po prostu tę drogę zostawić tak. No i ja myślę, że właśnie tak zostanie, że ten kawałek sobie wyburzymy po prostu i to rondo będzie tutaj się tak kończyło. No bo tu i tak mamy jednopasmową drogę, więc jakby tutaj nie ma problemu. A tam po prostu najwyżej tu zaraz dosadzimy jakieś dodatkowe drzewka albo jakieś budynki też postawimy i będzie. Okej, nie będziemy tu już szli z mostem, myślę, że nie ma to sensu, most będziemy mieli tutaj, most będziemy mieli też kawałek dalej. Jak będzie potrzeba, to najwyżej będziemy coś jeszcze kombinować. Czy są gdzieś problemy z prądem w tym mieście? Raczej nie widzę, aczkolwiek problemy to są z korkami, ale tym zaraz, bo nie będziemy tak skakać od tematu do tematu. Póki nie ma problemów z prądem, to jednak zajmijmy się tym, co trzeba. Czyli teraz tak, zabudowa i na przykład może ja bym dał znowu jakiś sklep tutaj przy samym skrzyżowaniu, no ale fajnie byłoby potem właśnie wstawić to te biura programistyczne, bo to jest... Nie, to nie jest to, przepraszam. Principis, nie biura programistyczne, to jest mój błąd. To będzie Principis, tak? Proszę bardzo.
wydajność biurowa plus 1%, zainteresowanie wykształceniem uniwersyteckim aż plus 5%, plus 1% szansa na ukończenie uniwersytetu, plus 5 samopoczucie i minus 2 skala przestępczości. No i tu możemy jeszcze od krawędzi wybudować jakiś taki sklep. Proszę bardzo, niech to właśnie tak będzie. Czy tutaj do końca robimy sklepy w linii? Myślę, że tak. Niech to właśnie będzie taka ulica handlowa, niech to właśnie będzie tak z dwóch stron otoczone takimi wysokimi budynkami. Myślę, że to już jak się wszystko wybuduje, będzie tu fajnie wyglądać. Zresztą to jeszcze sobie dzisiaj na pewno zobaczymy. No ale skoro mamy tak dużo tutaj różnych budynków, no to ja myślę, że będą nam potrzebne jakieś parkingi, więc sobie wjedziemy zaraz tutaj z taką drogą parkingową, tylko może z jednym połączeniem, żeby potem nie było ich za dużo. No i troszkę parkingów bym sobie tutaj wybudował, nawet bym zaszalał z takimi dużymi. Tylko właśnie, czy takie dwa duże mi tutaj wejdą? Wejdzie mi jeden, aczkolwiek możemy to zrobić w ten sposób i wtedy wejdą dwa i nawet będą całkiem fajnie wyglądały. Myślę, że tak to może być. Tutaj to, że tutaj się nie da wjechać, to bez tam, myślę, większej różnicy, to ta droga może być tak dociągnięta. To fajnie wygląda. A niekoniecznie wszyscy muszą wiedzieć, że tu po prostu nie ma wjazdu. Tutaj mamy takie jeszcze przejście dla pieszych. Tutaj tak już jest taka bardziej droga na osiedlu, więc jak najbardziej takie przejście tutaj, myślę, może być. No i teraz co jeszcze bym tutaj wstawił? No myślę, że takie nie szeregowe, tylko taka średnia gęstość na przykład. Co tu mamy? 6x6? Tak, to jest 6x6? Jest 6x6, tylko fajnie by było, jakby był to po prostu jeden duży budynek. Jak najbardziej właśnie coś w tym stylu. Okej. Tyle mamy kratek, mamy tutaj po takie dwie kratki, to tutaj w sumie możemy wstawić takie właśnie szeregowce, proszę bardzo. Tylko do którego momentu? Do tego, żeby tam nic nie zniszczyć, możemy tu właśnie więcej takich szeregowców wstawić. Oczywiście jak będzie zapotrzebowanie, bo na razie takiego zapotrzebowania niestety nie ma, aczkolwiek one się stopniowo będą pojawiały. Oczywiście podstawówka, to jest coś, co stawiam na każdym osiedlu, w każdym miejscu, no żeby w końcu jakoś to zapotrzebowanie, że tak powiem, żebyśmy w końcu byli tutaj chociaż na tym pomarańczowym, bo naprawdę zresztą jesteśmy na dobrym poziomie, no a tutaj jest dosyć lipnie, więc fajnie byłoby coś takiego ustawić. Taka zwykła się oczywiście nie zmieści, więc pytanie, stawiamy małą i dostawiamy po prostu skrzydła? No mi się wydaje, że tak można by było zrobić, chyba żebyśmy tą małą postawili na przykład jakoś tak tutaj w głębi. O, ja bym może to tak jakoś widział. Ciekawie to by wyglądało, więc spróbujmy właśnie zrobić coś na tym osiedlu takiego niestandardowego, żeby to nie wyglądało tak, wiecie, ciągle tak samo, bo to też nie ma żadnego sensu. Te miasta w realu też wyglądają właśnie w taki czasami dosyć dziwny sposób, ale nie żeby ten kasować budynek, nie, ten budynek wam oddamy, czekajcie. To powinno działać, nie wiem czemu to nie działa, czekajcie, to jeszcze raz wymaluję. Dobra, działa. Ja chcę tutaj za tą, możemy nawet od tej kratki to przeprowadzić. No i czemu to się tak dziwnie robi, bo się coś przekłada z tą jezdnią. No nie, tak tego nie chcemy. Weź ty się buduj. A my to zrobimy po prostu jeszcze kratkę dalej. Najwyżej jakąś tutaj coś będziemy kombinować. To zrobię po prostu trochę dalej. Aha, i te kratki mi przeskakują do tego, ale to może szybko jeszcze jakoś zaradzimy temu. To zróbmy tak. I teraz po prostu domalujmy sobie tutaj te wszystkie kratki. To nam i tak już nie zniknie, czy jesteś po prostu, dobra, to niech to się przebuduje, nie wiem, na jakiś mniejszy budynek czy coś. No inaczej teraz zróbmy, czekajcie. No właśnie, to się zrobi tak, to wtedy ja zrobię to tak i to się wszystko będzie zgadzało. Czy to jest teraz nierówne chyba? No oczywiście, że jest nierówne. Więc jeszcze jedna poprawka oczywiście, standardowo, czekajcie, 90 stopni, nie osiągnę teraz tego. A czy tak osiągnę? Osiągnę, ten budynek się nie zniszczy. Świetnie. Podjedziemy sobie z tym jakoś tak, zobaczymy, czy będziemy dojeżdżać do końca. No i teraz fajnie by było właśnie taką szkołę podstawową tu jakoś zmieścić. No i dostawimy też na pewno do niej dodatkowe skrzydło, bo w końcu mogę to robić, więc czy teraz fajnie by było to przeobrócić. To się to jakoś obrócić? Nie da się chyba niestety. Bo fajnie by było to postawić jakoś tutaj, wtedy to by tam tak fajnie wypełniło, ale ja niestety tego tak chyba nie zrobię. Niestety to się tak nie chce wstawić. Dobra, to się nie wstawi, tak to trudno. To nie będzie do budówki skrzydła, chyba że tu się coś jeszcze zmieści. Moment, jakbym to tak obrócił jakoś sensownie. Czekajcie, bo to się w ogóle nie chce teraz obrócić. Tak jak ja bym tego chciał, to powinno się tak tu obrócić, ale się niestety nie chce obrócić, więc po prostu będzie tutaj taka mała podstawówka. No nic nie poradzę. Ta droga, czy będzie dojeżdżała do tutaj? Myślę, że nie. Myślę, że po prostu podobnie jak tam zrobimy sobie taką ścieżkę. To będzie troszkę lepiej wyglądało, tylko czekajcie, żeby to miało jakieś ręce, nogi, odrobinę rozumu, to zrobimy tak też z przejściem dla pieszych. Niech mają i niech się cieszą, a tu po prostu nie wiem, czy jakąś ścieżkę zrobimy. No ścieżka tu raczej będzie słabo wyglądała, więc po prostu będzie jakiś budynek, tam z tyłu dwa drzewka i tyle. No i ten budynek to może być również taki dom po prostu średniej gęstości. Jak będzie zapotrzebowanie, no to on się wybuduje. Teraz mi się wybudowała tutaj cała taka
aleja tych szeregowców, właściwie ulica tych szeregowców, bardzo dobrze. No i teraz co my zrobimy tutaj, bo tu mamy takie klatki właściwie wszystkie pokiereszowane, w przedziwny sposób są one porozstawiane. No i pytanie brzmi, co ja bym tutaj zrobił, no bo można by było postawić jakiś park, to jest jak najbardziej dobry pomysł, bo park zawsze się przydaje. Pytanie brzmi teraz, jaki park? Bo tu mamy różne rodzaje i tak naprawdę żaden z tych parków tutaj mi tak średnio pasuje, chyba że coś z tych większych, bo te większe też czasami są takie całkiem fajne. Taki park przejściowy, no on byłby dobry tutaj, ale akurat on się do tej drogi nie chce przyczepić, to nie będziemy się bawić. Park z żywopłotem jest za duży, park miejski też jest za duży, to jest w ogóle za duże. To tym bardziej jest po prostu za duże. A więc trzeba by było postawić jakiś plac zabaw i jego sobie postawimy przy tym, przy tym skrzyżowaniu z tej strony. Myślę, że to jest dobry pomysł. No i teraz co ja tutaj mogę zrobić, bo tu jest dosyć ciekawe. Czekajcie, to postawimy jako taki średniej gęstości, może nie. Zróbmy to jako takie tanie mieszkanie, to się wybuduje. Po tej stronie przed szkołą to może jakieś takie właśnie małe sklepiki. Myślę, że jak najbardziej, wiecie. Wychodzą ze szkoły, czy idą do szkoły, mogą sobie wejść po jakiegoś batona i tak dalej, i tak dalej. Tu sobie możemy też zrobić takie sklepiki, a na przykład tutaj dajmy im znowu takie tanie mieszkanie, proszę bardzo. Oczywiście nie ma teraz na to zapotrzebowania, wiadomo, no ale to już w przyszłości jak będzie, to po prostu to się tutaj ustawi. Czy tu jest jeszcze coś do wybudowania? Jest, więc myślę, że tutaj jak najbardziej można by było wstawić po prostu takie dwa biura. One też to fajnie właśnie wypełnią. Mam nadzieję, że w przyszłości te szeregowce się trochę rozbudują. Na razie one wyglądają dosyć biednie. No ale wiadomo, że z czasem będzie lepiej. Dobra, więc idąc dalej z naszą rozbudową, no to teraz przejdziemy sobie jakoś tutaj. No i tutaj już nie będziemy stawiać kolejnej szkoły, no bo byłoby to bez sensu zupełnie. Poczty też nie będę stawiać, bo poczty mamy gdzieś tutaj, więc jakoś jest to zaopiekowane wszystko. Aczkolwiek fajnie by było, żeby tutaj postawić rzeczywiście jakiś taki park z prawdziwego zdarzenia, no bo nie wszyscy ludzie chcą odpoczywać na placu zabaw, nie dziwię się, tam dzieci krzyczą i tak dalej. Więc fajnie by było, żeby tu postawić właśnie jakiś taki dosyć fajny park, tylko może nie ten przejściowy, może ten taki duży plac po prostu. Na przykład wokół niego jakieś parkingi, no zobaczmy, jakby na przykład taki plac tutaj ustawić, to wtedy można by było sobie z taką drogą na przykład tutaj przejechać, wzdłuż niego. Tak byśmy przejechali, no i teraz wstawilibyśmy sobie tutaj jakiś kolejny parking. W ogóle widzę, że te parkingi mają strasznie słabą zajętość, ale istnieje szansa, że po prostu tych ludzi jest już tutaj za dużo w tym mieście, chociaż to miasto nie jest wcale aż takie duże, ale istnieje szansa, że po prostu jest już ich za dużo i ta gra nie generuje mi po prostu wszystkich samochodów. Tak, to jest najprawdopodobniejszy, najbardziej prawdopodobny wariant, tak się mówi. Aczkolwiek dobra. Idźmy sobie teraz tutaj, no i co my tutaj możemy im postawić? Myślę, że właśnie takie parkingi byłyby dobrym pomysłem, tylko takie mniejsze, a wolałbym takie szersze. Czyli coś takiego, tylko żeby to było tak odwrotnie, czyli czekajcie, o, coś takiego na przykład, taki szeroki parking byłby tutaj właściwie idealny. No po prostu, że tak powiem, spersonalizowany akurat pod to, dokładnie pod to, co my tutaj mamy. Dobra, jeszcze teraz bym zrobił kawałek takiej drogi, no i teraz zrobiłbym jeszcze drogę tutaj, o, wzdłuż tego na przykład. Tu z takim wyjazdem, to też może być w sumie z wyjazdem, niech będzie. To sobie skasujemy, no i teraz co my tutaj zrobimy? No ja tutaj bym proponował jakieś, myślę, no budynki, tak? Na budynki już widzę, na zapotrzebowanie wróciło, więc jak najbardziej możemy sobie budynki mieszkalne właśnie wstawić. I co my tutaj zrobimy? Ile my tu mamy klatek? 2, 4, 6, czyli coś takiego, to może nie od tej strony, tylko od tej byśmy postawili 2, 4, 6, ale nie dwa równe, przepraszam, proszę o 2, o ja właśnie, o 1, a nie o 2. Tutaj zrobimy sobie jeszcze taką ścieżkę na tyłach, ona nie musi być z przejściem, bo przejście mamy kawałek dalej, ale fajnie by było, żeby jednak taka ścieżka była tutaj też, za tym wszystkim. Teraz, co z tej strony sobie ustawimy? No ja myślę, że z tej strony jakieś tanie mieszkanie mogłoby być, jedno na przykład. Drugie niech będzie od tej strony, a po środku też jakaś na przykład ścieżka, to się zawsze przyda, zawsze jest no, taka ścieżka będzie wykorzystywana. I tu możemy jeszcze taki amerykański budynek, tylko on musi być trochę mniejszy, żeby on się wybudował jeden. I wspaniale, i będziemy mieli tą strefę zagospodarowaną tak naprawdę. Zostało mi jeszcze coś tutaj, no i tu może bym wstawił kolejne po prostu biura, idźmy dalej. Skoro mamy już tak dobrze wykształconych mieszkańców, to po prostu idźmy w te biura. Co prawda na nie nigdy nie ma zapotrzebowania, ale one się budują po prostu.
Rozumiem, że bezrobocia jakiegoś dużego nie mamy. No 3-4% to jest po prostu wzorowo. Zobaczcie, nawet nie tracimy już tyle. 100 tylko tysięcy na godzinę, więc a traciliśmy dużo więcej, więc jest naprawdę dobrze. No i tym sposobem tak naprawdę ta dzielnica wygląda całkiem dobrze i już nic tutaj raczej więcej bym nie dobudowywał. Zobaczmy teraz jeszcze, jak wygląda ta sprawa z tą żyzną ziemią, no bo ona się tutaj zaczyna, więc tu jeszcze dalej nie szedłem z osiedlem, tylko z jakimiś właściwie polami, więc dalej już nie będziemy szli z osiedlem. No jeszcze może jakieś, nie wiem, jakąś tutaj pas taki zbudujemy, a dalej już iść na pewno nie będziemy, bo też chcę tę żyzną glebę wykorzystać, to pewnie w następnym odcinku sobie ją wykorzystamy. No ale teraz jakaś zieleń, przydałaby się jakaś zieleń. No i ja tutaj jestem zasadzeniem po prostu jakichś krzaczków na przykład w linii, więc zróbmy tak, zaczniemy sobie może od na przykład, czekajcie, jakby to zrobić, może nie w linii najpierw, tylko właśnie posadzimy sobie to jakoś tak różnorodnie trochę, czyli jakieś na przykład takie krzaczki, o proszę bardzo, teraz też na przykład jeszcze tutaj, żeby było też trochę zieleni. Aczkolwiek to jest dosyć ciasne, więc zresztą tu mogłaby być ścieżka, no ale w sumie bez przesady, mamy drogi, więc już nie przesadzajmy z ilością tych ścieżek, bo tutaj tak mało kto na razie z tego korzysta. Te budynki się najpierw muszą wszystkie jeszcze wybudować, żeby one jakkolwiek mogłyby być wykorzystywane. Zaraz oczywiście też uruchomimy autobus po tej dzielnicy, no bo fajnie by było, żeby jednak jakaś linia tutaj już obsługiwała ten rejon, a nie tylko tutaj ten tramwaj, który tam przejeżdża, bo jednak tramwaj... Na razie jest tylko jedna linia, więc no i pewnie tam zostanie na tej pętli jedna linia, bo tu nie ma po co wyjeżdżać więcej. Albo kto wie, czy ta pętla w ogóle nie zostanie jako taka pętla techniczna, nie? Żeby wiecie, że tutaj nic docelowo nie będzie dojeżdżało. Okej, tu mamy coś takiego, tu mamy taki plac. Tu mamy jeszcze coś takiego, co jest właściwie puste i tutaj też myślę, że można by było coś dosadzić. Czy może jakieś na przykład jakąś altankę byśmy wstawili? Okej, możemy właśnie takie altanki, jakieś na przykład dwie postawić, nawet trzy. Może ta ostatnia niech będzie w innym stylu trochę, zawsze tu można sobie jakoś przejść, usiąść w tych altankach, myślę, że to jest dobry pomysł. No tutaj, aha, tu już myślałem, że tutaj mamy na coś idealne miejsce, ale nie mamy. Ale jak mamy miejsce, no to myślę, że możemy wstawić taką właśnie jakąś budkę z jedzeniem. Niech ona sobie tutaj stoi, taka właśnie jedna, o, na rogu na przykład tutaj, no namiotów może nie chcemy. Scen też nie, ale jakąś fontannę myślę, że na środku tego małego placu myślę, że możemy. Jeszcze jakiś wózek z jedzeniem jeden. Plus niech będzie jakiś kiosk w tym mieście, rzadko kiedy jest zima. Więc myślę, że często będą mogli z tego po prostu sobie skorzystać. W ramach właśnie naszych usług miejskich. Tu mamy altanki, świetnie. No dobra, mamy jeszcze coś takiego tutaj, ale tutaj to myślę, że na spokojnie możemy sobie dać po prostu... O, jakieś chyba nowe drzewo. Nie kojarzę orzecznika. Nie wiem, czy coś pominąłem, czy coś nie kojarzę tego drzewa, no ale okej, może mi się coś wydaje. To w takim razie, skoro go nie kojarzę, to chyba czas, żeby po prostu takie właśnie drzewa posadzić. Pomiędzy oczywiście jeszcze jakieś krzaki. Dobra, coś, czekajcie, czy ja sobie znowu orzesznika? No oczywiście, nie chcę orzeszników już więcej. Te trzy mi wystarczą, chcę jeszcze jakieś krzaki, o, takie właśnie bardziej zielone. Niech ich tu będzie jeszcze troszkę, żeby też jakoś to tutaj wyglądało. Nawet mogą być tak ciasno posadzone. Proszę bardzo. To jest takie osiedle bez jakiejś zwartej zabudowy, takie troszkę luźniejsze, jak widać, jak się tutaj przejeżdża, to mamy i jakieś parkingi, jakieś budynki, więc tak to wszystko tutaj jakoś wygląda. Tutaj jeszcze coś, no myślę, że tutaj też można by było jakieś drzewa i na przykład niech tu będą brzozy dla odmiany. My tak w każdej tutaj, w każdym takim miejscu stawiamy inne, to niech tutaj właśnie będą jakieś takie brzozy dla odmiany. No i co, jak to teraz z góry wygląda? No wiadomo, że nie idealnie, ale myślę, że tak może być. O, jeszcze bym tutaj coś wstawił. Oj, zobaczcie, już ludzie z tych ścieżek korzystają. Jakiś dąb na przykład jeden. Niech będzie. Dąby się z natury potem rozrastają, więc to może fajnie wyglądać, tylko że z anarchią sobie go ustawię. Nie będzie wtedy problemu z tym, że coś tutaj z czymś koliduje. No dobra, w takim razie jakiś autobus. Pytanie brzmi, czy kierujemy jeszcze tą linię 104? Ja myślę, że już nie. Ja bym w ogóle myślał o jakąś nową linią, która by na przykład jechała sobie... z tego dworca głównego, to jeszcze mamy jakieś stanowiska, jak nie mamy, to się najwyżej coś znajdzie, pojechałaby sobie tędy, potem właśnie jakoś tutaj i potem przez tą pokręconą, przez ten pokręcony deptak, tędy przez to nowe osiedle i potem tutaj właśnie mogłaby sobie gdzieś kończyć, ewentualnie na ten dworc główny potem dojeżdżać, więc myślę, że coś takiego jak najbardziej. No i teraz tak, gdzie ja będę potrzebował dodatkowe przystanki? No tutaj już tak naprawdę wszystko mamy, ona będzie jechała tędy, potem może jechać tędy w sumie... Toż obojętne, może pojechać jakoś przez tą właśnie dzielnicę szeregowców i tam, więc tutaj wszystko mamy. Tutaj też mamy, te przystanki potem tutaj też mamy.
Pytanie brzmi, czy nie trzeba by było jakichś wspólnych przystanków z tą linią. No, nie będzie ich, ale trudno, no niestety, nie będzie, bo też nie jesteśmy w stanie tak zrobić, więc tu po prostu będzie taki przejazd. No i teraz, kolejne przystanki będą jakoś w centrum, na przykład tej dzielnicy. Tu będzie ulica Królewska, ale niech będzie przystanek Rajska, z racji tego, że tutaj mamy poprzeczną z tą, poprzeczną ulicą do Królewskiej jest właśnie ulica Rajska. Więc tak to może być. No i potem wjeżdżamy na tą główną drogę tak naprawdę, więc jeszcze jakiś jeden przystanek może być tutaj. I niech to będzie ulica Humanistów. Często akurat Humanistów jest częstą nazwą. Humanistów, proszę bardzo, jeden. I Humanistów numer 2, proszę bardzo. No i potem pojedziemy sobie tak jak 104 przez tą część osiedla, tylko z tym, że tutaj sobie skręcimy, no i pojedziemy jakoś w tę stronę, czyli tu będziemy mieli dodatkowe przystanki, żeby właśnie była przesiadka na tramwaj. I możemy sobie tutaj skorzystać z tych nazw, to będzie po prostu nazwa Hucisko. Proszę bardzo. Hucisko i będzie drugie Hucisko, jak najbardziej. No i potem gdzie my sobie tak naprawdę jeszcze jedziemy? No tutaj jakoś będziemy zakręcać. Myślę, że na razie możemy sobie przejechać jakoś tutaj i mieć jeszcze przystanek tutaj, bo w pobliżu szkoły to sobie jakoś tam podejdą i to będzie przystanek, jakby to nazwać. Niech to będzie... ojejciu, czekaj, to tak, żeby tutaj jakoś to sensownie nazwać. Dobra, niech to będzie po prostu Laurowa Garażowa. Laurowa łamane na Garażowa. Taka nazwa, proszę bardzo i proszę bardzo. A i potem wjeżdżamy na główną ulicę już. Na głównej ulicy myślę, że nie będzie przystanków, po prostu wjeżdżamy na dworzec, no i potem będziemy tu kombinować z jakąś nawrotką. Pewnie jak to jest standardowo, czyli tutaj. No i potem tutaj będziemy sobie jakoś zawracać. Dobra, zacznijmy sobie tą linię planować może z tego dworca głównego, bo nie wiem, czy jeszcze jest jakieś wolne stanowisko. Jest, ostatnie jeszcze wolne, no to dobrze. I teraz tak, wyjeżdżamy sobie stąd i jedziemy potem tutaj, dworzec ziemi w główny, pętla tramwajowa. Możemy pojechać potem na przykład jak ta linia, czyli dworzec, nie, chwila, bo to jest za dużo trochę tych przystanków, nie tutaj akurat, tylko pojedźmy sobie może tak, czyli Hucisko znowu, Wapienna, potem Chabrowa, później Palmowa Miła Rondo, tutaj nie, tutaj trzeba nazwę jeszcze potem zmienimy oczywiście, no i potem tutaj, proszę bardzo. Tak, żeby się tutaj nie pogubić. Dobra, plac. I potem właściwie tu już sobie wyjeżdżamy. Tokarska szkoła. Potem jedziemy sobie tędy, czyli to będzie Humanistów. Później Rajska, tylko wolałbym, żebyśmy jednak jechali tędy. Jak już będziemy jechali w dwie strony, to żebyśmy jechali tą samą trasą. Potem tutaj Laurowa Zakład Karny. Bajkowa. Hucisko. Później Laurowa Garażowa. No i jesteśmy na dworcu. Na dworzec sobie wjeżdżamy na tą część, no i teraz wracamy. Tylko jak tu będzie z powrotem? No z powrotem trzeba zrobić chyba podobnie jak robiliśmy w przypadku innych linii, czyli trzeba dojechać aż tam. No trudno się mówi, potem mamy znowu Laurowa Garażowa, potem mamy Hucisko, później Bajkowa, potem mamy Laurowa Zakład Karny, potem Humanistów, później Rajska, potem mamy Humanistów znowu. No cóż. No i potem tak, Tokarska szkoła, później mamy deptak tam tego naczelnego prezydenta, czy tam burmistrza, jakoś tak to się nazywa. Okej, potem jedziemy Miła deptak, potem czekajcie, żeby tutaj się nie zatrzymujemy, więc dopiero przystanek mamy tutaj. Okej, później mamy tutaj jeszcze przystanek Wapienna, Hucisko, potem podjeżdżamy sobie tutaj deptak ziemi, nie, dworzec ziemi główny, przepraszam, pętla. No i mamy przystanek końcowy na dworcu ziemi w główny. Jaki ostatnio mieliśmy numer? 123, no to będzie z automatu przyjmie numer 124 ta linia. Będzie to linia takiego koloru, jakiegoś takiego żółtego. Chociaż nie, żółty chyba mieliśmy tutaj gdzieś, nie? Czekajcie, jaki tutaj kolor nie było. A żółtych mamy aż dwie, to nie. To dajemy jakieś inne, dla jakiego tutaj dać. Może jakieś takie błękitne, bo w sumie tylko mamy błękitne jakieś takie. O! Takie granatowe, to chyba się nie będzie z niczym zlewało. Ja bym jeszcze parę przystanków dołożył. Na przykład tutaj niech będą. Czemu nie w sumie? Nie mogą być. Skoro tutaj mamy przystanek, to niech będą też. Niech będą też tutaj, niech będzie jeden. No i niech będzie drugi też tutaj. Jak najbardziej to się może. To się może jak najbardziej przydać. I obsłużymy sobie tutaj ten przystanek tylko tą jedną linią, a ten tymi dwoma.
Czekajcie, żebym to teraz dobrze złapał jakoś. Chyba się powinno udać zaraz. O, czekajcie, znowu dodam ten sam. Nie, moment. Tak. O, i teraz tak bym chciał. Super. Plus tu jeszcze bym chciał zmienić nazwę. No, taka drobna korekta, czyli na nazwę Miu Adeptak, bo to chyba żaden autobus wcześniej się nie zatrzymywał, więc będzie coś takiego. No i w takim razie już chyba ta linia powinna się w miarę zgadzać. Czyli taka dosyć ciekawe połączenie. Czy to ma być linia dzień, noc? No właśnie, nad tym się trzeba zastanowić. W ogóle, aha, dobra, te dni na strefę pracowniczą mogą być dzień, noc. Może niech to będzie sam dzień. Ale nie 18, ja bym dał na razie jakieś takie 10, żeby też ich nie było za dużo, bo nie ma, myślę, takiej potrzeby. Jak tam te autobusy, już coś tam zaczęło jechać, widzę, że deptakiem, no to dobrze, to sobie tutaj powoli wyjadą i będą tą linię obsługiwały. Zobaczymy, jak tam będzie, jeśli chodzi o frekwencję. No dobrze, dobrze, te parkingi widzę na razie zajętość mają bardzo niską, no ale trudno, w ogóle fajnie, że teraz ta droga wygląda, jak się tutaj tak właśnie wjeżdża. To tu już to tak wygląda, wiecie, jak w takim mieście, rzeczywiście, mieście. Z jednej i z drugiej strony taka zabudowa, no tu mamy taki las, aczkolwiek to ten las na razie tutaj tak zostanie, zobaczymy co będzie w przyszłości. Tak samo zresztą z tej strony jest trochę, w ogóle tu mamy dużo wolnej przestrzeni. Aczkolwiek tu może było jakiś, nie wiem, park wstawić, bo coś takiego chyba tutaj było, nie wiem, czy skatepark się przypadkiem nie zmieści, nie, jest trochę za duży. To siłownia się zmieści, to jest wszystko chyba, to postawmy chociaż taką siłownię, zawsze to będzie coś, nawet takie dwie możemy obok siebie. Niech to funkcjonuje jako jedna, albo jako dwie takie, wiecie, połączone jakoś. No, z tej strony się na razie nie budujemy, bo też zobaczymy, jak to będzie właśnie z tą żyznością gleby, chociaż ona tu jeszcze nie jest żyzna. Ale zobaczymy, jak będzie potrzeba, to się również w tym miejscu wybudujemy. Tu się możemy za to wybudować. I tutaj na przykład możemy postawić jakieś takie, a może nie takie niskie, niech tutaj będzie takie wyższe biuro. O, proszę bardzo. Niech to właśnie tak góruje trochę nad tym miastem. Tu mamy takie niskie, to niech jedno będzie wyższe. No dobra, słuchajcie, no to w takim razie będziemy sobie kończyć. Dzisiaj powstał nam taki teren tutaj właśnie, o matko, cała armia tych autobusów jedzie. Dzisiaj powstał nam taki właśnie teren za tą farmą serwerów. Dużo parkingów, dużo takich właśnie, no parę bloczków tak naprawdę powstało, niezbyt jest ich wiele. Aczkolwiek myślę, że fajnie, że właśnie coś takiego powstało. Ja wam za dzisiejsze spotkanie będę już dziękował. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli nie, zostawcie łapeczkę w dół. Zostawcie jakiś komentarz na kanale, jak macie jakieś propozycje na nazwę dzielnic, śmiało podsyłajcie. Do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Cześć i pa, pa!